Dzień dobry, witamy we wtorek, 17 listopada. Pierwszoligowy ekspres pędzi dalej, a to oznacza, że przed piłkarzami UKS-u kolejne kilometry do przejechania i kolejne punkty do zdobycia. Już jutro w Radomiu o godzinie 18 spotkanie z tamtejszym Radomiakiem, a o przygotowaniach do tego meczu rozmawiamy teraz z trenerem Wojciechem Stawowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, czas spędzi, kolejne mecze, jeszcze się nie lubicie, który to dzień tygodnia w tym maratonie? Nie, no profesjonalny piłkarz, profesjonalny trener na takie rzeczy jest po prostu przygotowany i do takich rzeczy jest przyzwyczajony, że po prostu czasami tak bywa, że ten kalendarz jest napięty i gra się takim cyklem sobota, środa, czy tam niedziela, środa. To jest rzecz normalna w piłce. Myślę, że to jest też bardzo fajna sprawa dla piłkarzy, bo piłkarze z reguły przede wszystkim lubią grać w piłkę, mniej może trenować, ale przede wszystkim grać, także takie natężenie meczy nie przeszkadza nam. Sporo pytań przed wyprawą do Radomia. Zaczynamy od pytań nadesłanych przez Krzysztofa Sędzickiego z telewizji Toja. Jak się czują Maciej Dąbrowski i Piotr Gryściewicz? Jak ogólnie wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Radomiakiem? Maciej Dąbrowski czuje się dobrze. On jest w pełni gotowy do tego, żeby być w kadrze meczowej. Piotrek Gryszkiewicz no jeszcze trenuje indywidualnie, więc na pewno go w tej kadrze meczowej jeszcze nie będzie. Po tym meczu z Jastrzębiem mieliśmy takie drobne urazy pomeczowe u Tomka Nawodki i u Antonio, ale tak mówię, są to takie urazy pomeczowe. Do środy myślę tutaj nasz sztab medyczny sobie z tym poradzi i oboje piłkarze będą zdolni do gry. Po meczu z Toroną mówił pan, że zespół zagrał po profesorsku, ale czy to właśnie mecz z GKS-em nie był bardziej profesorski? Umiejętna gospodarka siłami, rezerwowi dali dużo dobrego, no i te dwa ciosy w końcówce. Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie z GKS-em Jastrzębie i akurat w tym meczu nie uważam, że zagraliśmy po profesorsku. Myślę, że zrobiliśmy to, co do nas należy, czego wszyscy od nas oczekują. Natomiast oczywiście cieszę się z tego meczu, cieszę się z kolejnych trzech punktów, ale to już jest historia. Przed nami teraz mecz z Radomiakiem. To jest dla nas najważniejsze spotkanie i przede wszystkim na tym meczu się tutaj koncentrujemy. Czas na pytania od portalu UKS Fans. Mateusz Denderski pyta o Tomasza Nawodkę. Czy jest pan zadowolony z jego gry w sobotnim meczu? Dostał szansę od pierwszej minuty i wydaje się, że dobrze ją wykorzystał. Tak, uważam, w pełni ją wykorzystał, zagrał dobre spotkanie, strzelił bramkę, miał też swoje inne sytuacje, które mógł zamienić na gole. Także na pewno bardzo udany występ, ale to nie tylko w tym meczu, bo Tomek wcześniej wchodząc w meczach dawał sygnał po prostu, że jest zawodnikiem już gotowym do tego, żeby grać przez pełne 90 minut i taką szansę chciał otrzymać, otrzymał, wykorzystał ją w pełni, więc ja zawsze uważałem, że to jest bardzo dobry transfer po pierwsze, a po drugie pełnowartościowy zawodnik, tak jak każdy inny w zespole. Przy takim natężeniu meczy, jakie mamy, to ta szeroka, wyrównana kadra jest bardzo potrzebna i ona po prostu procentuje. Mnie daje też komfort wyboru jako trenerowi, także Tomek na pewno zalicza się do tych zawodników, na których zawsze mogę liczyć. W 60. minucie spotkania z GKS-em Jastrzębie przy wyniku 1-0 plac gry opuścili Pirulo i Jakub Tosicz. Czy to były planowane wcześniej przez pana zmiany, czy uważał pan, że byli to jedni ze słabszych zawodników na boisku tego dnia? Nie, to absolutnie nie wynikało z tego, że mieli być słabszymi zawodnikami, tylko wynikało z tego, że mieli za sobą już rozegrane kilka spotkań. No, Piru przede wszystkim, on praktycznie gra wszystko od samego początku, więc tym bardziej trzeba było temu zawodnikowi dać odpocząć. A Kuba od niedawna wszedł w taki rytm meczowy, wcześniej no, nie grywał, więc to też było dla niego duże natężenie meczowe, więc też chciałem wykorzystać możliwość, okazję, że ten mecz mieliśmy pod kontrolą, a tym samym można było dać tym zawodnikom odpocząć i to z tym się wiązało. W kolejnym już spotkaniu udało się zachować czyste konto pomimo zmian w linii obrony. Takie rzeczy pomagają budować pewność siebie, czy też skłaniają do jeszcze cięższej pracy? Przede wszystkim skłaniają do jeszcze cięższej pracy, bo każdy musi mieć tego świadomość, że nie jest jeszcze zawodnikiem kompletnym, tak samo jak i ja nie jestem kompletnym trenerem.
każdy z nas się musi cały czas uczyć, dokształcać, cały czas musi pracować na to, żeby tą poprzeczkę sobie stawiać coraz wyżej i wyżej i jeszcze raz wyżej. Więc ja się mogę tylko cieszyć z tego, że pomimo tego, że robimy pewne zmiany w składzie, nie wpływa to na naszą jakość gry, jeżeli chodzi o cały zespół, jak również poszczególne formacje. Po prostu to pokazuje, że mamy szeroką, wyrównaną kadrę i każdy zawodnik jest w pełni gotowy do tego, żeby wyjść i zagrać na dobrym poziomie. To też mnie cieszy, bo to pokazuje, że w zespole jest zdrowa rywalizacja. O taką mi chodziło od samego początku, jak tutaj przychodziłem, żeby mając szeroką kadrę, umiejętnie tą kadrą dysponować, ale też, żeby zawodnicy mieli w stosunku do siebie zarówno samokrytykę, jak i taką pełną gotowość do tego, że jeżeli wyjdą na mecz, to po prostu zaprezentują się z jak najlepszej strony dla dobra przede wszystkim zespołu. Czy kolejny dobry występ Dawida Arnta spowodował, że młody bramkarz ma realne szanse na wygryzienie Arkadiusza Malarza z podstawowego składu? U nas w zespole nikt nikogo nie wygryzie ze składu z tego względu, że każdy tak naprawdę na ten skład zasługuje, natomiast na boisku może grać tylko 11 zawodników. Pozostali, którzy nie grają, są w pełnej gotowości, tak jak powiedziałem wcześniej. Dawid jest zawodnikiem bardzo utalentowanym, też o tym już wielokrotnie mówiłem przy okazji konferencji prasowych. Nie zmieniam tego zdania. Uważam, że to jest zawodnik z dużą perspektywą dla siebie i dla klubu. Natomiast też to powtarzałem i mówiłem, że bramkarzem numer jeden u nas jest Arek Malarz. I to Arek przede wszystkim staje między słupkami. Natomiast Dawidowi dajemy minuty z tego względu, że chcemy tego zawodnika też ogrywać i bardzo dobrze tym wszystkim kieruje trener Jacek Janowski. Ma bardzo dobry kontakt z bramkarzami, też potrafi odpowiednio dozować minutami, jeżeli chodzi o tych zawodników. No i też oczywiście wyznaje tą zasadę, o której ja powiedziałem przed chwileczką. Dawid jest dla nas bramkarzem perspektywicznym, przyszłościowym, Arek dzisiaj jest numerem jeden i cieszę się, że Dawid ma się od kogo uczyć i że cały czas robi postępy jako młody piłkarz. Dwaj podstawowi zawodnicy Radomiaka nie wystąpią w środę z powodu nadmiaru kartek. Czy jest to dla was dobra wiadomość, czy bardziej szansa dla Radomiaka na małe zaskoczenie? Jest to dla nas żadna wiadomość z tego względu, że my nie rozpatrujemy rywala pod kątem tego, czy ktoś tam będzie mógł grać, czy nie będzie mógł grać. Przede wszystkim skupiamy swoją uwagę na sobie. Każda drużyna ma jakieś problemy kadrowe i każda drużyna stara się te problemy w najlepszy dla siebie sposób rozwiązywać. To, że nie będzie grało dwóch zawodników, którzy nominalnie wychodzili po lewej, po prawej stronie obrony, nie oznacza, że przez to Radomiak będzie osłabiony, a nam będzie się lżej grało. To jest też dobry, solidny zespół z wyrównaną kadrą i na pewno to już jest sprawa Radomiaka, ale na pewno trener tam przemyśli sprawę na tyle dobrze dla jego zespołu, żeby wystawić tam wartościowych zawodników. To po pierwsze, po drugie, no to też trzeba sobie po prostu powiedzieć wprost, że do ŁKS-u każda drużyna podchodzi z taką, można powiedzieć, zdwojoną mobilizacją. Każdy z ŁKS-em chce zagrać dobre spotkanie. No i posądzam, że nie inaczej będzie w środę, że Radomiak też będzie chciał zagrać dobry mecz i nie będą patrzeć na to, czy gra taki, czy inny zawodnik. Po prostu ci, co wyjdą, będą na pewno robili wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie. My też jedziemy tam zagrać dobry mecz, dlatego wydaje mi się, że szykuje się dobre widowisko tego dnia. Coraz mocniej do drzwi wyjściowego składu pukają zmiennicy Kamil Dankowski i Tomasz Nawodka. Czy ich dobra dyspozycja sprawia, że będzie pan szukał większej ilości rotacji w najbliższych meczach z ligową czołówką? No, na pewno rotacje będą, ale one nie będą wynikały z tego, czy ktoś jest zmiennikiem, czy zawodnikiem podstawowym, bo tak jak powiedziałem, kadra u nas jest wyrównana, szeroka. I my tutaj nie posługujemy się takim pojęciem jak zawodnik podstawowy czy rezerwowy. Każdy jest potrzebny w jednakowy sposób, natomiast no, wybieramy zawsze tą jedenastkę, która na dany moment jest optymalną jedenastką, kierując się dobrem drużyny, nie jednostki, bo piłka nożna jest grą
zespołową i te rotacje, które będą miały miejsce, na pewno będą miały miejsce, już mają miejsce, one wynikają po prostu tylko i wyłącznie z tego, że jest dużo meczy rozgrywanych w krótkim czasie i tym żywym organizmem trzeba w odpowiedni sposób zarządzać, tak żeby zawsze zawodnik był w dobrej dyspozycji i przede wszystkim schodził po meczu zdrowy. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeszcze na koniec zapytam o drugą drużynę Łódzkiego Klubu Sportowego, która w weekend zapewniła sobie mistrzostwo jesieni w czwartej lidze. Czy cieszy trenera to, że zaplecze zrobiło plan, można powiedzieć, w 100%, kończąc rundę bez porażki? I czy trochę trener nie żałuje, że nie będzie mógł w środę, tak jak ostatnio, zobaczyć, jak sobie radzą ci zawodnicy w Pucharze Polski? No bardzo bym chciał, bardzo mnie to cieszy. Gratuluję piłkarzom, gratuluję wszystkim trenerom, którzy tam pracują z drugim zespołem. Wykonali naprawdę kawał bardzo dobrej roboty. Tam też jest naprawdę bardzo fajny zespół, który ma bardzo fajną atmosferę. Treningi i cały proces szkoleniowy prowadzony jest na wysokim poziomie. To przekłada się potem na mecze mistrzowskie. Są mistrzami jesieni, są na jak najlepszej drodze do tego, żeby wywalczyć awans do trzeciej ligi. W ogóle wydaje mi się, że ten przyszły rok i ta runda rewanżowa będzie dla ŁKS-u bardzo radosna z wielu powodów. Myślę, że taką radość nie tylko sprawi zespół drugi, ale również pierwsza drużyna i że wszyscy będziemy świętowali awanse w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że tak będzie. Na razie trzymamy mocno kciuki za występ piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego w Radomiu. Przypominamy, w środę o godzinie 18:00 zaległe spotkanie 10. kolejki Fortuna pierwszej ligi. A teraz to tyle z Alei Unii 2. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.